wielkopolskiego kuratora oświaty. Cieszę się, że zostałem zaproszony na dzisiejszą konferencję, której tematyka bardzo dobrze wpisuje się w politykę oświatową państwa, bo wszyscy Państwo w jakiś sposób jesteście związani tutaj na sali z kształceniem zawodowym i wiemy, że przez ostatnie dziesięciolecia towarzyszyło takie zdanie, że gdzieś to kształcenie zawodowe nam zaczęło się rozchodzić z potrzebami zakładów pracy. I rzeczywiście, na bazie tego może niezadowolenia zaczęła towarzyszyć nam taka szeroka dyskusja, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i centralnym, co zrobić, aby kształcenie zawodowe dostosować do rynku pracy. Tak między innymi opracowane zostały przesłanki zmian w kształceniu zawodowym. Te przesłanki wynikały, przepraszam, nie widzę tu tego elementu zmieniającego. Te przesłanki wynikały z rekomendacji pochodzących z badań dotyczących potrzeb pracodawców, a w tym z bilansu kapitału ludzkiego. Pochodziły również z diagnozy problemów rozpoznanych w procesie monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wiemy już, że w tej chwili kończy się trzeci etap tego monitorowania. Jest on bardzo dokładnie diagnozowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Oczywiście przesłanki wynikają również z wyników egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2013-2014 i z sytuacji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na rynku pracy. Oczywiście, proszę Państwa, w związku z tym, z tymi badaniami opracowano obszary, w których można by, a wręcz należy wprowadzić zmiany, aby kształcenie zawodowe było bardziej efektywne i dostosowane do potrzeb. Takimi obszarami są współpraca z pracodawcami. I myślę, że dzisiejszy temat idealnie wpisuje się w ten pierwszy obszar. Właśnie. Drugi obszar, gdzie należy wprowadzić zmiany w kształceniu zawodowym, to jest rozwój pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się. Także jest rozwój doradztwa zawodowego oraz systemu informacji edukacyjno-zawodowej. Także wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, monitorowanie losów absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, doskonalenie procesu potwierdzania efektów kształcenia zawodowego oraz promowanie kształcenia zawodowego. Skupię się dzisiaj bardzo krótko oczywiście na temat tego pierwszego obszaru, a więc współpracy z pracodawcami. Jakie są cele zmian w tym obszarze? Po pierwsze, jest to dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Jest to również poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także przygotowanie uczniów do podjęcia pracy oraz mobilności, o której też wspominał pan senator przed chwilą. Jeśli chodzi o planowane działania, jakie są podejmowane na szczeblu centralnym, więc tu wymienić należy identyfikację potrzeb edukacyjnych wynikających z rozwoju gospodarki, z szybszego wprowadzania nowych zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. To również przegląd i aktualizacja, oczywiście we współpracy z pracodawcami, klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. I tuż teraz też nawiązuję do słów pana senatora, który nam to bardzo zaakcentował. Planowanym działaniem jest również współpraca z pracodawcami przy opracowywaniu nowej dokumentacji programowej oraz obudowy dydaktycznej pracodawcy jako współautorzy i recenzenci programów nauczania i tejże dokumentacji. Również działaniem jest pilotowanie innowacyjnych rozwiązań, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
których jest w systemie edukacji coraz więcej. Jakie są w związku z tym zakładane rezultaty współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami? Otóż szybsza procedura wprowadzania nowych zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Ten etap jest zawsze bardzo długi, musimy go rzeczywiście uelastycznić. Nowoczesne programy kształcenia w zawodach odpowiadające na potrzeby pracodawców. No i docelowo chcemy uzyskać, aby 100% praktyk zawodowych odbywało się w warunkach naturalnych, czyli u pracodawców. Dążymy również do upowszechnienia dualnego modelu kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych. Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w tej chwili jest wyznaczony na lata 2014-2020 i jakie priorytety znalazły się na poziomie centralnym. Jak Państwo zwrócicie uwagę na kolejny slajd, są to strategiczna współpraca z partnerami społecznymi. Tu mamy na myśli przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pracodawców, zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia oraz multimediów, oraz rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak widzimy, tematyka konferencji idealnie mieści się w tym pierwszym punkcie. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi polegać ma przede wszystkim na ustaleniu potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów i kwalifikacji, w oparciu o które powinno być prowadzone kształcenie w szkołach zawodowych. To również wypracowanie ścieżek rozwoju zawodowego w danej branży, zawodzie szkolnictwa zawodowego, czyli mówiąc inaczej, określenie pożądanych typów szkół oraz oczekiwanego profilu ich absolwentów. To również dokonanie przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego pod względem uwzględnienia oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. Przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi, podstaw programowych kształcenia w zawodach i innych treści kształcenia zawodowego. To także doskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych, zawodowych we współpracy z pracodawcami, w tym przygotowywania zestawów egzaminacyjnych, zadań egzaminacyjnych, ale także przygotowywanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Działania oczywiście, można powiedzieć, schodzą w dół, a więc znajdują swoje odzwierciedlenie w działaniach regionalnych. I tutaj takie trzy główne cele na lata 2014-2020 zostały opracowane. To jest doposażenie szkół i placówek, współpraca szkół zawodowych i z ich otoczeniem. Tu na myśli mamy instytucje rynku pracy, pracodawców, szkoły wyższe, no i rozwój doradztwa zawodowego. Chciałbym tak na zakończenie tylko podkreślić, że kształcenie zawodowe ma wielką rangę w działaniach ministra edukacji narodowej w polityce oświatowej państwa, dlatego też rok obecny, rok szkolny 2014-2015 został nazwany rokiem szkoły zawodowców. Dziękuję Państwu.